Wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witajcie drodzy. Dzisiaj szczególny czas dla Kościoła Jezusa Chrystusa, pamiątka wylania Ducha Świętego. Tak jak już słyszeliśmy, gdyby nie Jego obecność nad naszym życiem i w naszym życiu, nie moglibyśmy doświadczyć tego, co Bóg w Jezusie Chrystusie ma dla nas. Mam nadzieję, że ciągle jest gdzieś w naszych sercach takie pragnienie więcej i więcej od Pana. Dlatego że jak czytamy w Bożym słowie, Bóg jest w stanie dać nam ponad miarę, ponad to, o co prosimy, o czym myślimy. I też że Bóg jest bardzo hojny w tym obdarowywaniu swojego kościoła, obdarowywaniu nas. Dzisiejsze moje zwiastowanie zatytułowałem, że Następująco, bez niego nie damy rady. Bez niego nie damy rady. Drodzy, nie da się zrobić czegoś, co jest ponadnaturalne, co może uczynić tylko Bóg mocą i siłą człowieka. Wiem jedno, kiedy Duch Święty przychodzi do zgromadzenia, kiedy jest obecny w zgromadzeniu. On zawsze sprawia takie ożywcze działanie. On tych utrapionych, tych zmęczonych, tych zrezygnowanych, tych bliskich poddania się nagle podnosi. I nagle ludzie, którzy ledwo trili się w swojej wierze, na nowo ten ogień bucha, rozpala się. Chcielibyście coś takiego doświadczać? A czy potrzebujemy w ogóle coś takiego doświadczać? Jezus powiedział tak, czytamy o tym szesnastym rozdziale Ewangelii Jana, od siódmego wiersza do jedenastego: Lecz ja Wam mówię prawdę. Lepiej dla Was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do Was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do Was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Jeszcze jedno, jeden fragment, wiersz 13 i 14. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie lecz cokolwiek usłyszy mówić będzie. I to, co ma przyjść wam oznajmi on mnie uwielbi gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Drodzy mam nadzieję że będąc już jakiś czas w społeczności z żywym Bogiem znając Boże słowo nikt z nas tutaj nie myśli o Duchu Świętym jako o bezosobowej sile czy energii, nawet boskiej. Kiedy Słowo Boże mówi o Duchu Świętym, wyraźnie definiuje go, określa go w sposób osobowy. On, Duch Święty, nie jest mocą, chociaż jest mocny. I nazwany jest Duchem Mocy. W jednym miejscu jest napisane, że. Zostaliście ubłogosławieni duchem i mocą. Wyraźne jest to rozgraniczenie w liście do Tesaloniczan między duchem i mocą, chociaż duch święty udziela swojej mocy. Nigdy nie myśl, że duch święty jest tylko jakimś boskim powiewem, bezosobową siłą, jakąś energią, dlatego że Słowo Boże w wielu miejscach przekonuje nas, że jest boską osobą. Przecież to między innymi w jego imieniu zostaliśmy ochrzczeni. W imię ojca, syna i ducha świętego. A to znaczy, że nie możesz między osobą ojca i syna na równi postawić coś bezosobowego, ale kogoś, kto jest na równi z ojcem i synem. Na równi z ojcem i synem odbiera chwałę. Na równi z ojcem i synem jest uwielbiony. Dlatego Jezus. Mówi w tej Ewangelii w innym miejscu troszeczkę wcześniej: ja, ja w moje miejsce wam pośle innego niż ja jestem pocieszyciela. I to jest ciekawe, że, wiecie, czasami ludzie upierają się przy różnych rzeczach, nie chcą zrozumieć już samo to, że Duch Święty został nazwany przez Pana Jezusa innym od Niego pocieszycielem. To słowo inny. Greckie alos oznacza nieróżny, ale inny, ale tego samego rodzaju, tej samej istoty, co Jezus. Dlatego, jak otwieram pierwszy list Jana, drugi rozdział, wiersz pierwszy, pamiętacie, tam jest napisane, że apostoł Jan napisał, że jeśli zgrzeszymy, mamy kogo? Orędownika u Ojca. Ale tam jest użyte parakletos. Parakletosa u Ojca. Innego Parakletosa niż Duch Święty, a Duch Święty jest innym Parakletosem niż Jezus Chrystus. Tam tak jest napisane. Bo Parakletos oznacza kogoś, kto stoi w naszej obronie, jest adwokatem, jest obrońcą, jest tym, który stoi przy naszym boku. Nie chciałbym, żeby jakaś bezosobowa siła stała przy moim boku, ale chcę, żeby Duch Święty, który jest osobą, stał przy moim boku który doskonale rozumie czuje widzi słyszy mówi a więc dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i świętujemy wylanie Ducha Świętego na kościół wylanie i działanie Ducha Świętego który rozpoczął Boże życie w każdym z nas chcemy żeby on tutaj na tym miejscu objawiał nam to co ma do objawienia dla swojego kościoła. A tak jak już słyszeliśmy, czasami, kiedy kościół się modli w takiej modlitwie zboru, nagle Duch Święty ingeruje i kładzie na serce, ale teraz przerywam Wam to spotkanie modlitewne i będziecie się modlić o tą konkretną osobę. Bo jest potrzeba, o której kościół nie wie, ale Duch Święty wie. I takich przypadków jest mnóstwo. Tak więc on jest nazwany inny, ale tego samego, tej samej natury co Jezus. On nazwany jest tak jak Jezus parakletosem, czyli obrońcą, adwokatem, stojącym przy naszym boku, orędownikiem. Drodzy, Jezus powiedział: Ja was nie zostawię samych. Nie wiem, jak to jest w Waszym życiu, ale ja często łapię się na tym, że próbuję coś zrobić w oparciu o samego siebie, o, o to, co wiem, o to, co potrafię. Oczywiście dobrze jest, że coś wiemy i coś potrafimy, ale często to my sami jesteśmy przeszkodą dla Ducha Świętego, aby pozwolić Mu działać tak, jak On chce. Staramy się coś komuś wytłumaczyć. Wyjaśnić. I bardziej to my zabieramy się za to przekonywanie, zamiast pozwolić Duchowi Świętemu przekonywać tą osobę. Ja poślę Wam Ducha Świętego, mówi Jezus. I to On będzie tym, który będzie przekonywał, nie Wy. Nie zostawi nas samych. Nie mogę sobie i nie można sobie wyobrazić Bożego życia, Życia Kościoła bez Ducha Świętego. Od samego początku to Duch Święty zradza do istnienia Kościół. To Duch Święty daje nam, tak jak słyszeliśmy, nowe życie, nowe serca. To tylko On jest w stanie uczynić. W Dniu Zielonych Świąt obecny Duch Święty zradza Kościół. Kieruje jego misją i ewangelizacją. Wszędzie, gdzie zobaczymy coś takiego ponadnaturalnego, wielkiego, widzimy wyraźne działanie, prowadzenie Ducha Świętego. Kiedy mamy pierwszego męczennika Stefana, u nas tłumaczony jako Szczepan, ale on ma imię Stefanos Wieniec. W języku greckim. Nie jest to teraz ważne. Nie jest to istotne. Ważne jest to, kim on był. Jest napisane, że on był pełen ducha świętego. Powiem Wam tak. Pełnia ducha świętego. Kiedy jesteś pełen ducha świętego, Twoje usta na pewno są otwarte w modlitwie, chwale i uwielbieniu Boga. Wszędzie, gdzie duch święty wstępuje, tam ludzie nie pozostają milczący. Poszukajcie miejsc, gdzie stępuje Boża obecność. A nawet jeśli przeczytamy klasyczny werset z Efezjan, z, czwarte, z, z czwartego rozdziału, który mówi o tym, że napełniajcie się duchem. Tak tam jest napisane? Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się duchem. I tam dalej jest napisane, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w waszych sercach. A więc, kiedy Duch Święty wstępuje na Twoje i na moje życie, powiem Ci, zaczyna płynąć chwała, uwielbienie, i możesz zacisnąć usta, żeby ich nie otworzyć, i zgasisz Ducha. Ale Duch Święty został wylany na Kościół, aby uwielbić Jezusa. Aby właśnie w Kościele i przez Kościół oddana była wszelka chwała i uwielbienie i cześć. Gdziekolwiek, jakiekolwiek wydarzenie, kiedy Duch Święty wstępuje już na odrodzonych, aby byli napełnieni, bo zostali zrodzeni, zapieczętowani, ale nie są pełni ducha. Zwróćcie uwagę... Tam zawsze coś było słyszalnego: tam oni prorokowali, oni mówili na językach, oni wielbili śpiewem Boga. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, jest oskarżony fałszywie. Czeka go za chwilę śmierć są fałszywi świadkowie kamienie są już przygotowane. A on, pełen ducha, z odwagą, mówi o Jezusie. A oni są coraz bardziej wkurzeni, zgrzytają zębami. Ale on jest pełen ducha. I to Duch Święty daje mu odwagę, której bym normalnie nie miał, aby w pokoju Bożym, z wielką miłością i z wielką odwagą, mówić o Jezusie Chrystusie, o Jezusie, który jest Zbawicielem. <kuh> dochodzi do takiego momentu. On zaś będąc pełen ducha utkwiwszy wzrok w niebo ujrzał chwałę Bożą i stojącego Jezusa po prawicy Bożej i rzekł, oto widzę niebiosa otwartej Syna człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Już przegiął zupełnie w ich oczach. Ale to Duch Święty w tym całym stanie zagrożenia życia. Kiedy on przemawiał i mówił o Jezusie, kiedy podniósł swój wzrok ku niebu, niebo się otworzyło. Tylko on widział to, co widział. Inni zupełnie nic tego nie widzieli, ale zobaczył stojącego Chrystusa po prawicy Bożej zobaczył chwałę Bożą. Co to znaczy? Ja nie mówię, że codziennie będziemy widzieć niebo otwarte. I nie mówię, że codziennie będziemy na pstryknięcie, będziemy widzieć cuda, ale przychodzą takie chwile, takie sytuacje, gdzie obecność Ducha Świętego powoduje, że łamie nas i kruszy. I zaczynamy widzieć więcej niż do tej pory. I, z, i zaczynamy widzieć to, co potrzebujemy w tej chwili widzieć, bo inaczej moglibyśmy przegrać. I zobaczył Jezusa, Jezus powinien tam siedzieć, bo Biblia mówi, że kiedy wstąpił do nieba, usiadł po prawicy Bożej. Ale kiedy Szczepan był mordowany, właściwie za chwilę będzie ta egzekucja, kiedy on jest prześladowany, oto Jezus staje i jest mu to dane widzieć. Pełen Ducha Świętego. Drodzy, Duch Święty jest boską osobą. On mówi, On kieruje, On prowadzi. Nigdy nie powinniśmy się Go obawiać. Nie powinniśmy Go zasmucać naszym nieposłuszeństwem, obojętnością na Jego osobę. Wręcz odwrotnie, nasze serca powinny pragnąć więcej i więcej Jego działania w naszym życiu. Aby nam objawił to, co potrzebujemy widzieć. A gdy oni odprawiali służbę pańską, inne miejsce, z dziejów apostolskich z 13 rozdziału, wiersz drugi. A gdy oni odprawiali służbę pańską, rzekł im Duch Święty. Nie Jezus, nie Ojciec, rzekł Duch Święty. Bezosobowa siła nie może przemawiać, nie ma inteligencji, Rzekł im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich wyznaczyłem. Oto Duch Święty przemawia, i Kościół to słyszy, i ci zainteresowani to słyszą. Dziękuję. Duch Boży, Duch Święty, został wylany na Kościół i to w sposób obfity. Zobaczcie, kiedy Duch Święty stęp, stąpił w dniu pięćdziesiątnicy. Tam, tam działy się niesamowite rzeczy. Tam był gwałtowny wiatr, tam były języki ognia nad każdym, który się w tym czasie modlił. Tam był taki szum, że zbiegowisko się zrobiło. Ale najważniejsze jest to, co Duch Święty robił w sercach słuchaczy. Wiecie, te zewnętrzne objawy, one są fantastyczne. I czasami Bóg je daje i sprawia, że one są, aby Kościół też był umocniony i zobaczył, że nasza wiara opiera się na żywym Bogu i na Jego mocy, a nie na naszej sile. Amen? Bóg pełen mocy jest obecny w kościele. I możemy się o tym przekonać nieraz. Jest posłany od Ojca i Syna i wykonuje tutaj ogromną pracę dla Twojego i mojego zbawienia, naszego ratunku. Bez Jego działania w Twoim i w moim sercu jest niemożliwą rzeczą, abyśmy poznali Boga, poznali Zbawiciela. A jeśli już poznajemy Boga i Zbawiciela, jest niemożliwą rzeczą dla nas o własnej sile zmienić się tak, aby podobać się Bogu. Prawda? Nie potrafimy. Chcemy i nie potrafimy. Nie ma w nas siły i mocy, w żadnym człowieku, aby potrafił o własnych siłach podobać się Bogu. Dlatego tu jest napisane: Ja go wam poślę, on będzie wam dany i dzięki Bogu, że już prawie dwa tysiące lat i duch święty ciągle obecny jest w kościele Jezusa Chrystusa. Duch Święty ciągle ewangelizuje, Duch, Duch Święty ciągle posyła misjonarzy, Duch Święty ciągle pobudza, bo znajduje ludzi, którzy będą chcieli się modlić. Wiecie, to jest działanie Ducha Świętego, kiedy pobudza ciebie i mnie do modlitwy, wlewa pragnienie Boga, szukania Boga i Jego mocy. To jest praca Ducha Świętego. Tak się zastanawiałem, Anna chyba miała 86 lat, ta z Ewangelii Łukasza. I tam jest napisane: Przez dziesiątki lat miała taką szczególną służbę. Służyła Bogu w postach i. Pamiętacie? W postach i modlitwach. W postach. Tośmy ma powiedzieć? Anno, strata czasu. Ale ona doskonale wiedziała, w jakim kierunku Bóg ją prowadzi, i że to nie jest strata czasu, bo może mogłaby zrobić wiele innych rzeczy, ale ona służyła Bogu w postach i modlitwach, bo Duch Boży ją w tym kierunku prowadził. I na końcu doświadczyła czegoś, czego inni nie doświadczyli. Kiedy dzieciątko Jezus było wynoszone do świątyni, ona prowadzona przez Ducha. Oświecona przez ducha. Nie widziała zwykłego żydowskiego dziecka, ale widziała Mesjasza. O, jej oczy były odkryte. Drodzy, jak bardzo potrzebujemy, żeby nasze oczy były odkryte, żebyśmy widzieli to, co Bóg mówi w swoim świętym słowie, żebyśmy, żeby nam to nie umknęło, bo nieraz słuchamy, ale nie słyszymy, patrzymy, ale nie widzimy. Ale duch święty sprawia, że nasz słuch jest wyczulony na głos Boży, na słowo Boże. Nasz wzrok jest wyczulony. Pamiętam na którymś z seminariów, zostałem chyba tak sam zostawiony, bo moi współpracownicy gdzieś musieli wyjechać. Zostałem sam ze studentami, wieczorne spotkanie modlitewne. I Bóg położył mi na sercu słowo. I powiem wam, nie spodziewałem się tego, co się działo. Bo kiedy zacząłem dzielić się ze studentami słowem, zacząłem widzieć, jak jeden po drugim mają łzy w oczach i płaczą. I zrozumiałem, Duch Boży działa. Stało się coś, coś szczególnego. Akurat to był czas, to była chwila, gdzie wielu z nich potrzebowało usłyszeć to słowo, a Duch Święty wiedział, jakie słowo. To jest niesamowite widzieć, jak Duch Boży porusza się i dotyka zgromadzenia. Kiedy ty po prostu mówisz, a Duch Boży działa, gdy On przyjdzie, On przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Tak mówił Jezus. To słowo przekona można też przetłumaczyć jako Udowodni, czy też wykaże, ale przekona mi się podoba. On przekonuje. O czym Duch Święty przekonuje w pierwszej kolejności? On przekonuje Ciebie i mnie, że jesteśmy zgubionymi grzesznikami. I przekonuje Ciebie i mnie, że Twoje i moje życie wcale nie wygląda tak super. Ale dosłownie, tak naprawdę. Jeśli nie jesteś narodzony z ducha, jeśli nigdy nie odwróciłeś się od swoich grzechów i nigdy nie prosiłeś Jezusa, aby Ciebie zbawił, to chcę Ci powiedzieć, że Duch Święty przychodzi i ciągle staracie się przekonać, że w oczach świętego Boga jesteś martwy. Dosłownie martwy. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale jest napisane, że byliśmy umarli przez upadki i grzechy nasze umarli i tam jest to greckie słowo nekrojs takie zwłoki chodzące bez Bożego życia bez tchnienia nowego życia to jest ciekawe ale te chodzące martwe ciała mogą wiele rzeczy uczynić ale w oczach Boga to nie może znaleźć żadnego aplauzu dlatego Izajasz powiedział choćby wasze że wszystkie wasze dobre działania są jak nieczysta, splugawiona, brudna szata. Duch Święty przychodzi, aby tobie i mnie uzmysłowić, że jestem w tragicznym, duchowym stanie i bez łaski Bożej, bez zwrócenia się do zbawiciela, bez poproszenia go o to, aby on przyszedł i oczyścił mnie i zbawił. Jesteś zgubiony na wieki. Człowiek naturalny, jak nazywa to list, w liście do Koryntian Paweł, czyli ten zmysłowy, nie ma w ogóle pojęcia straszliwości grzechu, brudu, nieczystości w swoim własnym życiu. Ja, ja to wiem na sobie, bo tego doświadczyłem. Ja nieraz mówiłem, taki młody, porządny, przykładny, Człowiek, chłopak, nastolatek. Ale kiedy Duch Święty przyszedł, kiedy Duch Święty przyszedł, jestem wdzięczny Duchowi Świętemu za jego pracę, bo bym tego nigdy nie widział. Zobaczyłem, że jestem w totalnej duchowej ciemności i zmierzam na wieczne zatracenie. A wydawało mi się, że wcale nie jestem taki zły. Oto kiedy On przyjdzie, On wykaże, On ma pracę do wykonania i On się tego podejmuje i On ma moc oświecić Twoje i moje serce, abyśmy zobaczyli, w jakim stanie duchowym jesteśmy. Po co On to robi? Po to, abyś, aby następnie pokazać Tobie i mnie na zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie po to, żeby ciążyło nad, nas, nad, nad nami wyrok potępienia i tak dalej. On nam uświadamia, aby mógł w tym wszystkim szukać, w kim znajdę pomoc, kto mnie oczyści, Kto mnie zbawi. I wtedy Duch Święty pokazuje. Jest wyjście, jest zbawienie, jest zbawiciel, jest Jezus Chrystus. Drodzy. Ludzie mogą wzruszać się podczas zwiastowanego słowa, nawet mogą płakać. Wielu ludzi uzależnionych od alkoholu płacze, mówią już nie chcę tak żyć, ale za chwilę wracają do tego swojego grzechu z jeszcze większą siłą i determinacją. Płacz jest dobry, ale to nie jest nawrócenie. Zruszenie jest dobre, ale to nie jest nawrócenie. Dobrze jest, kiedy płaczę nad samym sobą, nad tym złem, nieczystością w moim własnym sercu. To jest dobrze, ale to ma mnie prowadzić do nawrócenia, do zwrócenia uwagi na Chrystusa i u Niego szukać oczyszczenia i zbawienia i ratunku. Tak więc Duch Święty przychodzi. On ratuje. On przekonuje. Przypomina mi się takie świadectwo z ewangelizacji Billy ma jak mnóstwo ludzi, wiecie, na tą ewangelizację poszedł złodziej kieszonkowy, mówi, to jest super miejsce, super miejsce dla mojego fachu. I gdzieś sobie tam stanął. I ten, który siedział obok, nawet się nie zorientował, kiedy już nie miał portfela. A byli Graham Głosiu. Słowo Boże i Duch Święty działało. I było wezwanie: kto chce życie oddać Chrystusowi. On do tej pory nie uważał, że robi źle, że to nie jest nic takiego. Ale kiedy było wezwanie, Duch Boży już pracował nad jego sercem, i on mówi: Ja tam muszę wyjść, aby oddać życie Jezusowi, kiedy zrobił pierwsze kroki. Nagle uświadomił sobie: Mam portfel tego człowieka, a ja chcę teraz pojednać się z Bogiem. I poszedł i zwrócił ten portfel. To jest praca Ducha Świętego. I oddał swoje życie Bogu. Został przekonany. Myślał, że dobrze się obłowi materialnie, ale Bóg okazał mu łaskę i wyszedł bogatszy z tamtego miejsca. Odebrał przebaczenie, przemianę, odnowę w swoim własnym życiu. Niech Duch Święty, pomyśl przez chwilę. Może tak by dobrze byłoby od czasu do czasu. Pomodli się Duchu Święty. Pokaż mi moje serce, objaw mi mój duchowy stan, jak ja wyglądam w oczach Boga. Duchu Święty, daj mi maści, aby moje oczy mogły przejrzeć, w jakim miejscu ja jestem. Czy jestem z nim pojednany? Czy może są rzeczy, które od, odciągają mnie od społeczności z Bogiem i z Kościołem? O jakim grzechu Duch Święty przekonuje, drodzy? Nie o cudzołóstwie, chociaż to jest grzech. Nie o kradzieży. Nie o innych, wielu, wielu rzeczach, które wiemy, że są grzechem. A tu jest napisane, że On przychodzi i przekonuje o jednym z najważniejszych grzechów. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, mówi Jezus. Czy wiesz, że niewiara w Chrystusa jest grzechem i to chyba największy, największy grzech? Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba tak. Jeden z listów Pawła, chyba drugi list Pawła do Koryntem, gdzieś tam pod koniec, czy może pierwszy. Tak kończy się przeklęty, który odrzuca Chrystusa, który nie ufa. Zobaczcie, Duch Święty przychodzi i mówi, to jest największy grzech w życiu Twoim, Moim, w życiu człowieka, dotąd dopóki Ty i ja nie położymy ufności w Jezusie. Dopóki nie uznasz Jezusa za tego, za kogo Go Ojciec uważa, za to, kim jest. Jezus mówi: Ja jestem droga, prawda i życie, i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ludzie co do swego zbawienia polegają na sobie, na swojej własnej uczynkowości i sprawiedliwości, ale Duch Święty przychodzi i mówi: okej, okay, fajnie, że tak żyjesz. Ale nie jesteś zbawiony. Dopóki będziesz na tym budował, nie jesteś zbawiony. Największy grzech to jest odwrócić się od. Największego daru, którym jest Jezus, od tego, co dokonał dla nas na krzyżu Golgoty. Na czym ty i ja budujemy swoją pewność zbawienia, swoje przekonanie, że kiedy odejdę z tej ziemi, będę na pewno z Bogiem? Czy budujesz ją ciągle na sobie, czy też pozwoliłeś Duchowi Świętemu przekonać się co do Jezusa? I uwierzyłeś w Niego. Duch Święty w Dniu Pięćdziesiątnicy do głębi poruszył serca słuchaczy. Pamiętacie, tam jest że oni do głębi byli poruszeni. Oni byli wręcz przerażeni, kiedy usłyszeli z ust Piotra taką niedyplomatyczną mowę, że oni mają udział w ukrzyżowaniu Chrystusa. Ktokolwiek nas dzisiaj czy będzie nas słyszał? Chcę, żebyś wiedział. Chcę, żebyśmy wiedzieli, także my tutaj, że mamy udział w śmierci Chrystusa. Gdyż On z powodu naszych grzechów umarł, to nasze grzechy przybiły go do krzyża. On wziął na siebie Twoje i moje przestępstwa. Dlatego jest odkupienie w Jego świętej, przelanej krwi na krzyżu. I oni są przerażeni. Co my mamy robić, mężowie, bracia? Powiem wam, Piotr nie mógł ich przekonać. Piotr głosił po prostu Ewangelię, a Duch Święty, Duch Święty przemawiał, dotykał sumień, dotykał serc i dochodzi do takiego cudownego momentu, że widzą, że są zgubieni i potrzebują łaski. Powiem wam, to jest cudowny moment, kiedy przychodzi smutek od Boga, smutek nie nad jakimś nieszczęściem, ale smutek, kiedy patrzysz na swoje życie, jesteś zasmucony swoim zepsutym sercem i wołasz, Boże, zmiłuj się nade mną. Ale to czyni Duch Święty. On przekonuje. On to czyni. Duch Święty także przekonuje świat sprawiedliwości. Może ktoś pomyśli, no, nareszcie Duch Święty powiem, jak ja jestem sprawiedliwy. Ale Duch Święty przekonuje o sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, kiedy Jezus umarł, został pogrzebany, jego ciało zostało złożone do grobu, jego duch gdzieś tam był w tej krainie umarłych, aby dać świadectwo odkupienia jak pisze Piotr. Ale jest napisane i Piotr o tym mówi, jego ciało nie oglądało skażenia i śmierć nie miała nad nim mocy. I trzeciego dnia został wzbudzony z martwych, bo Bóg widział sprawiedliwość Chrystusa, jego czystość, jego świętość, bo on nie popełnił żadnego grzechu. Dlatego śmierć nie miało nad nim mocy. Przeciwnik nie miał nad nim mocy, a Bóg go podniósł ze śmierci, wywyższył i później posadził po prawicy swojej w niebie. Duch Święty pokazuje nam, że Jezus jest sprawiedliwy, jest czysty. Dla, wiecie, ta konfrontacja my i kto, kim jest Jezus. I to powinno sprawić, że padamy na kolana i połamy z się. I przekonuje o sprawiedliwości, którą ty i ja możemy się stać przez wiarę, zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Nie tylko o jego sprawiedliwości, ale o tej sprawiedliwości, która jest podarowana całemu rodzajowi ludzkiemu przez odkupienie w Jezusie Chrystusie na krzyżu że w oczach Boga ten zepsuty, martwy, duchowo-grzeszny człowiek. Może stać się sprawiedliwością Bożą. Haleluja. Kiedy Bóg patrząc na Ciebie, bo zaufałeś Chrystusowi i polegasz na Nim, na Jego sprawiedliwości, oto Bóg uznaje Ciebie i sprawiedliwość Jezusa, tak, jakby była Twoja własna, moja własna. Dlatego już w Starym Testamencie Bóg nazwany jest Pan sprawiedliwością naszą. I Jezus stał się. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w pierwszym liście w pierwszym rozdziale wyraźnie mówi, że Chrystus stał się dla nas od Boga Ojca sprawiedliwością, poświęceniem, odkupieniem. Jeżeli w nim pokładamy ufność. I o tym przychodzi Duch Święty. I wiecie to jest cudowne, kiedy człowiek Zostaje dotknięty, odrodzony, nawraca się, i masz tą świadomość, że grzechy zostały z ciebie zdjęte, oczyszczony, jesteś wolny, aby żyć z Bogiem i dla Boga. I nie jest to twoje i moje dzieło, ale jest to dzieło Ducha Świętego, dzieło Boże przez Ducha Świętego dokonane w życiu naszym. Gdzie jest nasza chluba? Paweł pisze, aby się nikt przed Bogiem nie chlubił, chlubą naszą jest Jezus Chrystus. On przychodzi i on objawia sprawiedliwość Chrystusa. I on objawia tą sprawiedliwość, którą ty i ja możemy mieć przez wiarę, przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Podczas duchowego przebudzenia w Irlandii Północnej, to był rok 1800. 59 860, tak pisze osoba, która zapisała, pisała pamiętnik i sprawozdanie. Z, z tym związane pastor William Gibson z Kościoła Reformowanego. Mówi, że to był czas, gdzie ludzie doświadczali tak głębokiego przekonania o grzechu, że wręcz czasami byli porażeni to tym grzechem, nieprawością w swoim życiu. Jeden już starszy człowiek, słuchając wspomnienia o tym przebudzeniu, mówi: „Ja tam byłem, jako młody chłopak, kiedy Duch Boży działał niesamowicie w Irlandii, w tym czasie, kiedy ludzie pokutowali z głębi serca”. Ja stałem na polu gdzieś tam między bruzdami i drwiłem z tego całego działania Bożego. Drwiłem. I nagle uświadomiłem sobie mój grzech. Duch święty przyszedł do niego. Ktoś by powiedział: Po co z tego drwiącego młodego człowieka? Czemu Bóg w ogóle się nim zajmuje? Ale drodzy, właśnie Bóg się zajmuje grzesznikiem niesprawiedliwymi, nami grzesznikami. Chce nam okazać łaskę. I mówi, przyszła taka świadomość grzechu, że ja tam padłem te między bruzdy. Przed chwilą drwił i śmiał się. Padłem, zacząłem się tarzać i krzyczeć, mając świadomość, jak bardzo jestem grzeszny i zgubiony. I mówi, kiedy wstałem z, tych, z tej bruzdy, byłem nowym człowiekiem miałem świadomość, że Bóg mi przebaczył. Duch Boży był w moim sercu. Pokój Boży zawitał do mojego serca. Już przestał się śmiać. Mówi, ja tam byłem. I wiem, co to znaczy przekonywanie Ducha Świętego o sprawiedliwości. O tym, jak bardzo potrzebuję Jego sprawiedliwości, jak bardzo jestem zgubiony. Duch Święty przekonuje świat o sądzie. Tam Jezus odnosi to do szatana, gdyż władca tego świata już został osądzony. Kiedy czytasz Biblię, możesz zauważyć, że piekło jest przygotowane dla diabła i Jego aniołów. Jeżeli znajdą się tam ludzie, a znajdą się, to dlatego, że odrzucili sprawiedliwość, która jest w Jezusie Chrystusie. Odrzucili Jezusa. Jezus w 25. rozdziale Ewangelii Mateusza, mówiąc o czasach ostatecznych, mówi o sądzie i wyraźnie mówi: idźcie w ogień wieczny do ludzi, zgotowany diabłu i jego anioł. Muszę wam powiedzieć, po jakimś dłuższym okresie od mojego nawrócenia były takie chyba ze trzy lata, kiedy zmagałem się z wiecznym potępieniem z kwestią wiecznego potępienia. Bo to jest przerażające. Bo to nie jest na jakiś czas. To nie jest, że po tysiącu lat i pójdą ci na kaźń wieczną, a inni pójdą do życia wiecznego. To samo słowo, wieczny. Odnośnie życia wiecznego i wiecznego potępienia to samo słowo Jezus używa. Wieczna kaść i wieczne życie. Duch Święty przychodzi i przekonuje ciebie i mnie i przekonuje cały świat, że oto nadchodzi sąd. I sąd i wyrok już zapadł nad szatanem. Nie jest jeszcze w piekle. Kiedyś mnie oświeciło czytając Boże słowo, zauważyłem, że jeszcze tam nikogo nie ma. Piekło na dzisiaj jest pusty. Jako pierwszy będzie do piekła, do jeziora ognistego, wrzucony. Pamiętacie kto? Nie szatan, antychryst i fałszywy prorok. O tym mówi księga objawienia. A szatan będzie ciągle działał przez tysiąc lat, prawda? Dopiero później tam będzie wrzucony, i później będzie sąd ostateczny, i księgi zostaną otwarte. Kto nie jest zapisany w księdze życia, także tam będzie wrzucony. Dlaczego? Bo nie umiłowali prawdy, bo odrzucili zbawiciela. Bo odwrócili się. Tam jest napisane, że oni swoje serca nie ugięli przed prawdą i przed Panem. Nie ugięli. Dlatego Słowo Boże mówi: nie zatwardzajcie waszych serc. Nie ugięli. Przychodzi duch święty i mówi o sądzie. I ludziom się to nie podoba. Dzisiaj, nawet w kręgach chrześcijańskich, mówienie o sądzie nie jest wygodne. Ale Jezus o tym nauczał, Duch Święty o tym przekonuje. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem? A potem będzie sąd. I nie da się od tego uciec. Oczywiście odrodzeni, zbawieni ludzie nie przyjdą na ten sąd ku potępieniu, ale także nasze życie będzie osądzone, przez, jak przez ogień niektórzy przejdą. Jakie życie chrześcijańskie prowadziliśmy? Niektórzy może to stracą. Tak więc, tam jest mowa o tym, i dla mnie to też jest dobra nowina: Szatan już jest osądzony, i wyrok na niego został wydany. On się dopiero wypełni. Ale Jezus daje nam wyraźnie świadectwo, że rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz. Że możemy dać odpór diabłu w każdej chwili, jeśli poddamy się Bogu. Że będziemy deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, i nic nam nie zaszkodzi. Biblia mówi, że Bóg tego świata, czyli diabeł, zaślepia umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. A więc Duch Święty przekonuje o sądzie nad szatanem, i Duch Święty przekonuje, że będzie też sąd dotyczący każdego z nas. I człowiek stanie przed Bogiem, i będzie najważniejsza kwestia co, co zrobiłeś z Jezusem? Kim on był dla ciebie? Czy w nim położyłeś swoją ufność i wiarę? Czy ciągle budowałeś na sobie? I powiem Wam, będzie to przerażające dla wielu, bo myśleli o sobie, że wcale nie potrzebują nawrócenia, zbawienia, tak jak mówi Boże Słowo. To czyni Duch Święty. Czy jestem przygotowany na ten dzień? Ale też napisałem to, że Duch Święty, który przekonuje. Zwróćcie uwagę, te ostatnie wiersze, dwa. Kiedy On przyjdzie, mówi Jezus, On wprowadzi was we wszelką prawdę. To jest cudowne, kiedy wiecie, niewykształcony człowiek, nie znający nawet dobrze teologii, bo nie skończył teologii, a biegle porusza się w prawdzie Bożego Słowa. Dlaczego? Kto czyni różnicę? On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. I to, co usłyszy od Ojca, to wam powie. I kiedyś profesorowie, wykładowcy, teolodzy słuchali Smitha Worta, jak dzielił się i mówił o Bogu. Mówił, jak ten hydraulik, prosty, niewykształcony człowiek, skąd on ma to poznanie i tą wiedzę? Bo On znał Boga, znał Ducha Świętego. I kiedy czytał Biblię, Duch Święty odkrywał prawdę, przekona, On wprowadzi. Ale tu jest na koniec jeszcze coś niesamowicie ważnego. Jezus mówi On mnie, On mnie uwielbi. Wiecie, tam jest użyte słowo doksa, chwała, która należy się tylko Bogu. To święty wie, że Jezus jest Bogiem. I On uwielbia Jezusa jako Boga. I kiedy On przychodzi, On chce zmienić zgromadzenie, zgromadzenia pełne zachwytu, pełne chwały, pełne uwielbienia, pełne czci dla Jezusa Chrystusa. I tylko dla Niego. Prawda? Nikt inny. Na nikogo innego duch święty nie pokazuje, o nikim innym nie mówi, jak tylko o Panu Jezusie Chrystusie. Halleluja! Bo nie ma w nikim innym zbawienia i nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem, przez które mogliby być zbawieni, jak tylko o imię Jezus. I w tym imieniu dzisiaj tutaj jesteśmy. I w tym imieniu ogłaszamy, że Bóg wylał na kościół Ducha Świętego. I Duch Święty tutaj jest obecny w tym zgromadzeniu. Amen. Ja odczuwałem Jego obecność i odczuwam. Kiedy grupa prowadziła nas w uwielbieniu, odczuwałem wyraźnie Boże działanie. On tutaj jest. Czy pozwolisz Duchowi Świętemu uwielbić Jezusa Chrystusa? Czy będziesz. Tym, który pozwoli, żeby Duch Święty przez Twoje usta zaczął wielbić i wywyższać Jezusa, On nie uwielbi. Jak powiedziałem, gdziekolwiek Duch Święty zstępował, gdziekolwiek przychodziło szczególne nawiedzenie, działanie ducha, to się coś zmieniało w sercach ludzi, tam w wnętrzu. Coś się zmieniało. On nie podnosił rąk i zaczął podnosić ręce. Co ja robię? Zaczynasz wielbić Boga. Duch Boży cię pobudza do tego, aby Twoje usta zaczęły wielbić i wywyższać. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie. Drodzy, i kończę. Duch Święty to wszystko robi. Ale nie bez nas. Ty wiesz, że Duch Święty potrzebuje Ciebie i mnie, żeby On mógł działać. Nie. Popatrzcie, anioł przyszedł do Korneliusza, i mówi do niego, a później dowiadujemy się w czwartym wierszu, że to Bóg sam przez anioła mówi do Korneliusza. Poślij po Piotra. I dopiero Piotr, do którego Duch Święty, tam da, czytamy w dziejach, i Duch Święty powiedział Piotrowi: Psz, Idź z nimi, bo ja ich posłałem. I znowu tu jest mowa, że Duch Święty jest Bogiem. Idź z nimi. I kiedy Piotr w domu Kornelisza, popatrzcie, religijny, pobożny, dający jałmużny, modlący się człowiek, ciągle nie był zbawiony. Ale żeby usłyszeć poselstwo Ewangelii, nie mógł tego powiedzieć anioł, ale drugi odkupiony człowiek. Weźmiecie moc ducha i będziecie moimi świadkami. To kiedy Ty pójdziesz i otworzysz usta, jeżeli nie będziesz próbował ducha świętego zastąpić w tym przekonywaniu, ale zaufasz, że on tego dokona, będą się dziać. Cuda. Tak wierzę. Tak wierzę. Tak mówi Boże Słowo. I kiedy Piotr zwiastował, wtedy Duch Święty przekonał Korneliusza jego dom i moc Boża stąpiła na ten dom. Powiem, nawet Pan Jezus nie głosił. Saul jechał do Damaszku i miał widzenie Pana. I słyszał pana, szawle, szawle, czemu ty mnie prześladujesz? Kim jesteś? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Co mam robić, panie? Idź tam do Damaszku, i tam ci powiedzą. To jest niesamowite. Duch Święty przekonuje, ale potrzebuje ciebie i mnie. Potrzebujesz nas posłać. Popatrzcie, nawet Jezus nie przekazał wszystkiego. Ale przyszedł. Tam jest znowu pełen Ducha Świętego Ananias. Akurat się modlił. i Miał widzenie i słyszał Pana. I widział, i widział tego, i Pan, i Pan do Niego mówi, wiesz, tutaj jest Saul. Panie, on, Ty nie wiesz, co on robi. A z Saweł, Starsu, Saul też się modlił, miał widzenie, przychodzi do niego człowiek, kładzie ręce i on odzyskuje wzrok i zostaje napełniony duchem się. Popatrzcie, niesamowite rzeczy w tym samym czasie się dzieją z Bożego prowadzenia, z działania Ducha Świętego. Ale to nie Jezus głosi Ewangelię, Ananiasz, Ananiasz, Duch Święty potrzebuje ciebie i mnie dlatego chcę napełnić cały swój kościół chcę zanurzyć i napełnić sobą Duch Święty cały kościół abyśmy byli świadkami powiedz no dobrze to jest fajnie pozwolić Duchowi Świętemu ale jak praktycznie niby ma wyglądać I ostatni przykład na jednej z ewangelizacji to już po wezwaniu jakiś mężczyzna nie mógł zrozumieć, o co chodzi, ale z drugiej strony gdzieś tam było pragnienie w jego sercu. Jakaś duszpasterka, wyszkolona, dobrze, znająca Boże słowo, siostra w Panu. I przez dwie godziny rozmawiała i próbowała wytłumaczyć mu drogę zbawienia. On nic nie łapał. I ona przyszła do innego sługi Bożego, który głosił w tym czasie, i mówi: tu jest człowiek, porozmawiaj z nim, bo to, co mówię, nie trafia. I on usiadł, po sześciu minutach ten człowiek zaczyna płakać, zaczyna rozumieć i modli się, aby oddać życie Chrystusowi. I ona mówi, kiedy to widziała, mówi: Kiedy słuchałam, co mówiłeś, mówisz dokładnie te same wersety. A on mówi do niej tak. Kiedy ty podeszłaś i powiedziałeś, że z nim poświęciłaś mu dwie godziny, ja sobie pomyślałem, jeżeli taka osoba jak ty, tak znająca Pana i Słowo, nie potrafiła osiągnąć tutaj sukcesu, to ja zrozumiałem jedno. I modliłem się, kiedy rozmawiałem z tym człowiekiem Duchu Świętym. Mów do jego serca. Wiecie, zaczął polegać nie na sobie, ale zaczął polegać na Duchu Świętym. I to Duch Święty dotknął serca tego człowieka. Jakkolwiek chcemy Jego obecności. Chcemy Jego działania. Bez Niego nie damy rady. Prawda? Czy chcemy prosić? Duchu Święty przyjść do naszych serc. Panie Jezu, zanurz nas, Duchu Święty, dotykaj naszych oczu. Powstańmy, aby się modlić. Pozwól Duchowi Świętemu działać. Otwórz swoje serce i otwórz swoje usta, i wyraź swoje pragnienie. Drodzy, to, jest, nie, to są rzeczy niby podstawowe. Ale jakże czasami trudno. Pamiętam, jak mnie trudno było czasami znowu pomodlić się z Boże. Jak przestałem się modlić głośno przez jakiś czas, trudno mi było znowu się pomodlić. Jakiś lęk, jakaś obawa mnie ogarniały. Ale nie pozwólmy, nie pozwól zagaszać ducha świętego. Otwierajmy nasze serca, otwierajmy nasze usta, czy w prośbie, czy w wołaniu, czy w uwielbieniu. Teraz jest czas. Nie potrafimy zewangelizować, nie potrafimy dotknąć, przekonać. To może uczynić tylko Święty Duch. Czy w naszych domach, czy wśród naszych znajomych, współpracowników. Panie, tak dziękujemy Ci za łaskę. Dziękujemy Ci, że nie zostawiłeś nas samych. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Ducha Świętego, którego wylałeś na Kościół. Panie, potrzebujemy Cię w naszych domach, potrzebujemy Cię, Duchu Święty, w naszych rodzinach, potrzebujemy Cię, Duchu Święty, w naszym zborze, potrzebujemy Cię, Duchu Święty, w naszym mieście i w naszych miejscowościach. Bez Ciebie nie potrafimy nic uczynić. Tak proszę Cię, przyjdź do mojego serca, do mojego życia. Przyjdź ze swoją mocą, przyjdź ze swoją obecnością, przyjdź ze swoją siłą przekonania. Proszę Cię Duchu Święty. Przyjdź do naszego zboru, więcej i więcej. Przyjdź ze swoją mocą, ze swoim działaniem, ze swoim światłem, ze swoim nauczaniem, więcej i więcej Duchu Święty. Przyjdź ze swoją chwałą i uwielbieniem. I tak chcemy Cię błogosławić, Panie. Błogosławimy twoje imię. Tak proszę Cię o Twoje poruszenie w moim życiu i proszę Cię o Twoje poruszenie w naszym zboże. Proszę Cię, Duchu Święty, o Twoje poruszenie w naszym mieście. Przyjdź swojej mocy i sile. Haleluja, haleluja, haleluja. Wywyższamy Cię, Panie.